No, droga powrotna jest nieco łatwiejsza. No tutaj mamy ułatwiony powrót, ponieważ blokowała się taka przesuwna kładka. No i również tutaj będzie można pewnie przeskoczyć nad tym polem kładziwem. No, niestety moje umiejętności nie pozwalają na udany przeskok. Spróbujmy wykonać go jeszcze raz. O, tym razem udało się. Wszędzie czekają na nas pułapki, nie tylko w grze, ale również i w prawdziwym życiu. No niestety życie gracza z każdym dniem coraz trudniejsze. Przychodzi coraz więcej spraw, coraz więcej na głowie. No cóż, ale nie można pozwolić, aby totalnie nam to zabiło chęć do grania. Spójrzmy jeszcze raz na mapkę. Aha, i mamy się teraz udać tam, gdzie są te otwarte drzwi. Bądź tutaj też są jeszcze jedno otwarte drzwi, też możemy tam podejść. Naszym głównym celem jest przedostanie się przez te drzwi, które są chronione firewallem drugiego stopnia. Też póki co możemy wciąż jakby zdobywać doświadczenie. Wchodząc do tych drugoplanowych pokoi. Ok, możemy zobaczyć tutaj, że mamy zablokowaną konsolę Eve. Jeżeli odblokujemy do niej dostęp, pewnie zyskamy. Będziemy mogli nabyć jakieś programy bądź wyposażenie do naszych duchów. Ok, jeżeli przyciśniemy ten przycisk, to będziemy mogli przejść tutaj do środka. Spróbujmy zresetować pokój. I przesunąć ten blok, ale tylko w małym stopniu. Tylko na tyle, aby umożliwiło nam to przejście oraz
przesunięcie bloku na sąsiednie pole. No niestety w ten sposób nie można tego. Możliwe, że musimy przesunąć po prostu wszystkie trzy bloki na sąsiednie pola. Kurczę, nierówno. No dobra, udało nam się odblokować przejście. O, ten element nazywa się barierą. No cóż, prześledźmy tor ruchu tego robota. Za każdym razem, kiedy napotyka on przeszkodę, wykonuje on zwrot w lewo o 90 stopni. Jeżeli przemieścimy ten blok o jedno pole w tym kierunku, to robot odblokuje nam te bariery i umożliwi zdobycie tych energonów oraz przyciśnięcie tego przycisku. Który odblokowuje nam dostęp do szafki oraz konsoli Eve. Możemy tutaj zakupić jedynie odnowienia energii L2 oraz odnowienia mocy L2 w sporej ilości oraz sprzedawać nasze rzeczy z ekwipunku. Ale również dostęp do konsoli IF umożliwi nam odnowienie energii duchów, jeżeli zostaną one całkowicie wyłączone w sposób darmowy. Można również wykorzystać przedmiot restart. No dobra, ale udajmy się jeszcze do tego pokoju, gdzie mamy jeszcze jedne zielone otwarte drzwi. Ok, pamiętam odcinek bądź dwa odcinki temu znajdowaliśmy się w tym pokoju i konsola dźwigu była zablokowana. Wciąż jest ona zablokowana. Ok, no to wygląda na to, że musimy się wrócić i spróbować już wyłączyć te zabezpieczenia firewalla drugiego stopnia. To
zawsze możemy spróbować uzyskać jakieś doświadczenie w walce z, powiedzmy, z takim robotem. Teraz pokonanie jego zabezpieczeń będzie już dla nas prostszą sprawą niż ostatnio. Po pierwsze, nasze duchy mają wyższy poziom doświadczenia. Po drugie, do naszej drużyny dołączył Orgus. Okej, okay, tym razem posiadamy już dwa duchy, które mogą wykorzystywać ataki programowe typu krak, które są efektywne w walce ze scramblerami. No widać, że opór Zelty jest na dosyć wysokim poziomie. Kilkakrotnie była naatakowana atakiem programowym. Nie miało tu żadnego efektu. Ok, możemy wykorzystać tą walkę i użyć ekstra Zeldy. To już najwyższy moment.